Mój dziadek palił przez całe życie. Gdy miałem około 10 lat, moja mama powiedziała mu: jeśli chcesz zobaczyć, jak twoje wnuki idą na studia, powinieneś natychmiast rzucić palenie. Łzy napłynęły mu do oczu, gdy uświadomił sobie, jaka jest stawka. Rzucił palenie z dnia na dzień. Niestety było za późno, bo 3 lata później zmarł z powodu raka płuc. Byłem przy tym strasznie zdołowany. Moja matka powiedziała do mnie: nigdy nie, pan. Proszę, nie każ swojej rodzinie przechodzić przez co my teraz przechodzimy. Oczywiście przyznałem jej rację. Aktualnie mam 28 lat. Przez całe swoje życie nie dotknąłem ani jednego papierosa. I teraz trochę tego żałuję, bo i tak dostałem raka od waszych komentarzy.